W Kępińskim Ośrodku Kultury powstaje płyta świąteczna z kolędami i pastorałkami. Na krążku znajdzie się 16 utworów wykonanych przez mieszkańców naszego regionu. Najpiękniejsze kolędy i pastorałki zaśpiewają muzycy, artyści, samorządowcy i parlamentarzyści. W tym roku po raz pierwszy będziemy mieli przyjemność zaprezentować mieszkańcom Kępna i okolic wykonawców, nie tylko z naszego studia piosenki, ale będą również występować wszyscy, którzy ewentualnie fajnie śpiewają, którzy chcieli się włączyć do naszego przedsięwzięcia, i nie ukrywam, że będą również samorządowcy. Materiał na świąteczny krążek został już zarejestrowany przez Jacka Telusa, muzyka i aranżera. To jest w ogóle dosyć sensacyjna płyta, dlatego że są na tej płycie, biorą udział również tacy artyści, co to do dziś nie wiedzieli, że są artystami, prawda? Dopiero dowiedzieli się wczoraj lub dzisiaj. Nie wiem, jak to się przełoży na ich dalszą drogę życiową, bo na przykład jeżeli pan starosta uzna, że on na przykład, nie wiem, rzuca w tej chwili posadę urzędnika i no nie wiem, zajmie się na przykład właśnie śpiewaniem, no to by była dosyć sensacyjna historia, a na płycie właśnie mamy takich wisienek na torcie bardzo wiele i muszę przyznać, że jestem nawet mile zaskoczony. Repertuar kolęd i pastorałek został starannie dobrany do możliwości wokalnych artystów. To pewne wyzwanie, niewątpliwie. Trzeba się przygotować do tego. Skąd właśnie pomysł, kiedy napłynęła propozycja zaśpiewania? Bardzo niedawno pani dyrektor Domu Kultury zaproponowała, że będzie taka płyta nagrywana i zdecydowałam się na właśnie kolędę. Premiera świątecznego krążka będzie miała miejsce 13 grudnia podczas jarmarku świątecznego na Kępińskim Rynku. Dorobek naszych artystów zaprezentujemy także podczas wigilijnego programu Radia Sud.